Na pewno jeżeli chodzi o moje wyjazdy, to jak dzisiaj będzie bardzo valorantowo, jeżeli chodzi o tematykę, ponieważ będę też na VCT w Berlinie 27 i będę kibicował Polakom, Polska górom. Kurczę, chciałem w tym roku jechać na TwitchCon, ale jest jeden mały problem. Bo on też ma być w Paryżu, ale jest jeden mały problem dotyczący TwitchConu. W tym roku partnerzy nie dostają zniżki 50%. W tym roku partnerzy nie dostają zniżki 50%, a tak to te bilety kosztują 125 euro za dwa dni. I tak to oni zawsze dawali jakiś lucik właśnie, jak już mówię, jakichś tam prezencikach i tak dalej. I cholera jasna, no dupa, nie? Bo tak to w zeszłym roku w Amsterdamie kupiłem te tikety. Tam plany się potem wysypały i koniec końców nie pojechałem i połowa tego poszła się jebać, ale generalnie tak. No i generalnie, tak naprawdę, to wiecie, tak jakbyście mieli 3 skiny w jednym bundlu. I akcja jest taka, generalnie wam powiem, jak w ogóle wyglądał proces twórczy tych skinów, bo to jest mega, uważam, strasznie ciekawa rzecz. Akcja wyglądała tak, że jak tworzyli te skiny, to właśnie już te skiny arcade'owe były chyba w wersji alfa gry Valorant i ogarnijcie to, że stwierdzili, no może przywrócimy te skiny. I w trakcie tworzenia tych skinów, gdy już stworzyli właśnie tego ten niebieski wariant, graficy Valorantowi stwierdzili coś takiego. Ale w sumie gierki arcade 2D to nie były tylko platformówki. Były też jakieś właśnie bijatyki czy inne gierki typu tam taneczne. I tak sobie stwierdzili, a my możemy zrobić taki kilka wersji? Możemy w ogóle zrobić coś takiego? I poszli do zarządu i pytają zarządu, ej, a my w ogóle możemy zrobić coś takiego? I zarząd powiedział tak, słuchajcie, możecie pójść na całego. I to jest pierwszy chyba taki moment, gdzie chyba w ogóle w jakiejkolwiek grze Riotu mamy tak, no poszli po prostu na całego i mamy tak naprawdę 3 skiny w jednym. Oczywiście o jednej wspólnej tematyce, jaką są gry arcade'owe. I mamy je podzielone na 3 różne tak naprawdę gry. Tak jakby stworzyli, nazwijmy to, własną konsolę w świecie Valoranta. Wiecie, o co chodzi? I mamy tak, pierwszą produkcją, jaka jest, to jest Bazooka Badger, czyli ten taki uroczy, nazwijmy to, jak Badger, to co to było? Nie SOP. SOP? Nie. Jak to się nazywa? Ten zwierzątko. Borsuk! O właśnie. Borsuk. No i tak. Pierwszą właśnie... Dziękuję ci bardzo, Hubert, za Prime'ika. I właśnie pierwszym zestawem, który wam tutaj pokazuję, jest Bazooka Badger na ten właśnie niebieski ten, na pewno z tych skinów mega mi się podoba motyw tego, że mamy na tych ekranikach wyświetlają się postacie z gier. Mega fajne to jest, że na tych ekranikach pojawia się, wiecie, o co chodzi, nie? To jest mega zajebiste. Fest mi się to podoba, że pojawiają się to jakby te gry również na ekranikach samych broni. I mega fajna rzecz, moim zdaniem, mega fajna rzecz, która się tutaj stanęła. Wiem, już fiksuję kamerę, pójdę na górę, będzie mi wygodniej chyba. O, pójdę tutaj. O, albo w ogóle tutaj do rogu. O, albo może na drugą, gdzie po... Może tutaj? A może tu? A może taką zrobię, o. Pójdę tutaj w sumie, tutaj gdzie zawsze siedzę. I tak jak widzicie, każdy... generalnie w ogóle Kosa to jest jako kontroler, który zmienia swoje, że tak powiem, dodatki. Na Bazooka Badgerze macie takie ostrze, które ma taką animację machania tak jak mieczem. I tak jak widzicie, każdy skin ma swoje dźwięki, swoje animacje. Mi osobiście, nie będę ukrywał, najbardziej się podoba ten ostatni zestaw, czyli Knockout. Podoba mi się kolorystyka i podoba mi się dźwięki, ale właśnie o dźwiękach mowa, wsłuchajcie się, tak one brzmią.
pewną rzeczą, która też jest taką fajną rzeczą do zaznaczenia, jest to, że przy każdym strzale z operatora ta linia będzie inna. Będzie inna. Tutaj nazwijmy to ta linia strzału, nieważne. Tutaj jest stricte pikselkowa. W przypadku tej gry tanecznej dosłownie są strzałki. O, smuga, to jest dobre określenie. Ta smuga tutaj jest pikselkowa. W przypadku gry tanecznej są dosłownie strzałeczki. A w przypadku Knockouta są takie czerwone też pikselowe płomienie, co mega fajnie wygląda. I kolejna rzecz, która uważam, że jest mega fajna do zaznaczenia, jest to, że każdy dosłownie magazynek jest dosłownie kartridżem. Jest dosłownie kartridżem, jest specjalnie, tak jak widzicie, zrobiony model. Co tam wygląda, nie będę ukrywał, zajebiste. 400 gier w jednym kartridżu. Każdy z nas chyba widział tego typu rzeczy. Każdy z nas widział. Tak, taka będzie cena. Tam 1900 albo chyba 1000, przepraszam, 11900 albo 11700 to jest kwota, nie pamiętam do końca. Ale tak to wygląda. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwoty. 11700, dokładnie, tak jak ja na tamtym TikToku mówiłem. I co? No ja pewnie kupię, bo no ten czerwony wariancik mi się fest mi się podoba. Czerwony wariancik jest mega, mega, mega fajny. To jest wariancik taneczny. Czekaj, niech tu się załaduje. To jest wariancik taneczny. Uważam, że wariancik taneczny ma najfajniejszą kosę. Najfajniejszą ma kosę, ale na przykład Phantom czy Ghost najbardziej mi się podobają z bitwy. Znaczy tej knockouta, tej gry fightera. I animacje tu są zajebiste. Tu jest mega fajna animacja, jakby pokazywanie się. Najfajniej ona chyba wygląda na operatorze. Takie info, tak, zmień na 700. Ale tak jak rozmawialiśmy z pracownikami Riotu, tak powiem wam to również tutaj. Ja jestem tego bardziej niż pewien, że będą gracze w waszych lobby, którzy kupią te skiny i będą mieć totalnie wyjebane na grę. Będą stać i będą tańczyć do tych strzałek, które się ruszają na tych ekranikach. Jestem tego bardziej niż pewien. Że będą ziomeczki, które będą tańczyć do tych strzałeczek. Na 200% tak będzie. Będą grali w grę w grze. No i też tak jak może czyjeś oko, które grało w gierki arcade'owe, wyłapało. Tak, mamy tutaj bardzo znany kod. Góra, dół, lewo, prawo i tak dalej, wiesz o co chodzi. Ja w sumie do teraz pamiętam kod, który wpisywałem do GTA Vice City Stories na PSP, żeby dostać 25 000 dolarów. To było góra, dół, lewo, prawo, krzyżyk, krzyżyk, lewy, prawy bumper. I wpisywałem go tak dużo, tak długo, aż miałem 9999, no generalnie max pieniążków. Więc chyba każdy w sumie z nas robił coś takiego, jak graliśmy w gierki na PSP, że kody się drukowało albo zapisywało na kartce. I tutaj też jest takie powiedzmy mrugnięcie w kierunku właśnie osób, które tak robiły. Nomć. Witam za kolaka? Nie mam za koli! Jakichś takich gigantycznych. Tak? Nie, no za kola każdy ma. Tylko że one się różnią rozmiarami, nie? Wiesz o co chodzi. I teraz chyba operatorkę zaraz będę wyciągał. Jest tak śliczny. Jest tak śliczna animacja wyciągania operatora na wariancie Dance Fever. Oj, tutaj dobrze widać, że każdy magazynek to jest kartridż związany z daną grą. Mega zajebiste to jest. Hej, piękna cmok. Siema Wafele. Siema Uczelinio.
Zajebista jest ta animacja. Oj, widzicie? Tutaj strzały, ta smuga, to są strzałeczki, tak jak strzałeczki na samej broni. Czy będzie się liga? Nie. Dzisiaj gramy w tą lepszą grę Riotu. Zagramy sobie dwie giereczki Valorancika. Ranki dziki oczywiście. I ostatni wariancik teraz wam pokażę. Mój ulubiony, nie będę ukrywał. Mój ulubiony. Ale jest to wariant Knockout, którego kolorystyka i animacje majstersztyk. Fest mi się podoba. Mój ulubiony z tych wszystkich, które tutaj pokazywałem. Knockoutowy najfajniejszy. A z finisherów? Z finisherów chyba też najbardziej mi się podoba ten knockoutowy, że wybija oponenta w górę i wali mu takie combo na łeb. I te smugi są śliczne. Flasze z lufy są mega śliczne, że one są dosłownie pikselami. Tak fajnie to wygląda. Ten celownik, a ten celownik to jest defaultowy, co jest w gierce komputerowej, bo to jest tak, że Riot daje taki specjalny, że tak nazwijmy to, klient i w tym kliencie nie masz jakby swoich ustawień, to jest jakby nazwijmy to fresh konto, w którym tam masz, wiesz, mega dużo pieniążków, tam jest chyba ze 100 tysięcy waluty dostajesz i tak dalej. I właśnie nie mam mojego celownika i nie mam moich ustawień, ale generalnie tak. No to jest taki, wiecie, oddzielny, jakby nazwijmy to, serwer testowy, nie? Wiesz, o co chodzi. Siemalki. Krótkie spodenki chillera, no bo ciepło jest! Ile jest u was stopni? Jest 16 stopni u mnie w Olsztynie. Dwadzieścia jeden. U mnie w słońcu było dziś 33. Jezus Mario. Jezus. Ale ja też dziś w krótki. Jeszcze chyba opik na koniec, czy już pokazywałem opa, bo mi pamięć szwankuje. W Berlinie 25. Jest. To w co ja mam się ubrać, jak my tam będziemy jechać? Jak my będziemy jechać do tego Berlina? Ja myślałem, że będę mógł jakiś mega drip założyć, coś tam. No tu widzę, że ja się zgrzeję. No i tak te skinki wyglądają. Cały bundle będzie kosztował 11 700 Valorant Points będzie kosztował. I jest tylko jedna rzecz, której niestety wam nie mogę powiedzieć. A tą rzeczą jest, ile kosztują pojedyncze produkty. Pojedyncza rzecz ile kosztuje, bo nie pamiętam. Bo byłem tak zajarany tymi skinami, że jak dostałem tylko pasy do tego konta, praktycznie od razu się rzuciłem, żeby to sprawdzić i tak szybko je kupiłem, że się nie przyjrzałem, co kosztuje ile, bo byłem tak podjarany i dalej jestem podjarany tymi skinami, ale tak, cały bundle wygląda w ten sposób. Oraz poza tymi skinami, które wam przed chwilą pokazałem, są również trzy banery, raz, dwa, trzy banery. I trzy przypinki, oczywiście wszystkie trzy banery i trzy przypinki są w kolorystykach i w filmach związanych z grami, na przykład macie tego badżerka małego przypiętego do broni, gdy używacie niebieskich skinków i mega fajnie to po prostu się kombi. I co, chyba zagramy sobie dwa ranki dziki, you know.